W naszym mieście funkcjonowały 4 rady osiedla, ale w ostatnich wyborach frekwencje powyżej wymaganych 10% odnotowano tylko na osiedlu Sucharskiego. Tym samym na 4 najbliższe lata działać będzie tylko Rada Osiedla Sucharskiego, osiedla liczącego 2,5 tysiąca mieszkańców. Niedawno w sali obrad ratusza nominacje z rąk prezydenta odebrało 12 nowo wybranych osób. Ci radni, którzy są z danego okręgu, z danego osiedla, widzą problemy mieszkańców i mają większe możliwości docierania do nich, ewentualnie rozwiązywania takich problemów, które Rada Miasta nie rozwiązuje. Są to trochę inne kompetencje, więc samorządność na tych osiedlach jest bardzo istotna. Radę Osiedla Sucharskiego tworzą Mirosława Buja, Beata Burzan, Piotr Chodak, Irena Formela, Kazimierz Gaj, Kazimierz Gołąbek, Dariusz Kreft, Wojciech Paluch, Jarosław Plichta, Aleksandra Pochyła, Hanna Szewczyk i Mariola Zielazińska. Podczas pierwszej sesji Rady Osiedla wybrano przewodniczącą, którą została Hanna Szewczyk. Przynajmniej bym chciała kontynuować to, co w tej chwili na osiedlu się działo. No przede wszystkim tutaj, co mieszkańców wszystkich notuje, no tak jak Państwo widzicie, drogi. No to jest chyba gehenna w całym kraju, nie tylko u nas, no ale to jest naszym priorytetem. Dokończenie ścieżki rowerowej, to też jest w naszym programie, która już jest, no tam częściowo już jest rozpoczęta. Przejazd kolejowy, przejście dla pieszych, bo tam się można przewrócić, a ludzie chodzą do szkoły, dzieci do kościoła i dużo ludzi starszych chodzi, więc tam łatwo wypadek. Bardzo też będę chciała, żeby kontynuować imprezy kulturalne. Rada Osiedla Sucharskiego funkcjonuje już 15 lat. Przez ten czas udało się zrealizować wiele rzeczy, na przykład... Zaczynając od oświetlenia ulicy Sucharskiego poprzez budowę ulicy Mostnika, to są i pierwszy etap budowy ulicy Kotłowskiego, to są bardzo poważne inwestycje, które mają swój początek właśnie od Rady Osiedla. Boisko, właściwie wszystko. Rada zaczęła od gazu, wodociągów, właściwie wszystko przechodziło przez Radę. Gdy funkcjonowały inne Rady Osiedla, organizowano również wspólne przedsięwzięcia. Pamiętamy, jak przedtem Rady Osiedla były 4. Bardzo dobrze nam się współpracowało, można było organizować wspólnie, razem imprezy, które miały swój początek właśnie wtedy. Szkoda, bardzo duża szkoda po prostu, bo wtedy jest integracja, dużo lepsze społeczeństwa, ludzie się poznają i nawiązują kontakty już potem między sobą. Co roku Rada Osiedla otrzymuje dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 15 tysięcy złotych.